Dobry wieczór Państwu. Jak zawsze w czwartek wieczorem mam przyjemność Was witać w programie Bieżyński na żywca. Dla wszystkich, którzy oglądają nas po raz pierwszy, przypomnę, to jest program dla Was, gdzie Wy jesteście gospodarzami. Ja tutaj pełnię rolę moderatora. W Waszym imieniu zadaję Wasze pytania naszym gościom. Więc bardzo Was proszę o to, żebyście te pytania pod naszą transmisją wpisywali, także komentarze. Ja je widzę na tym dużym ekranie za naszym gościem. Czytam je i zadaję, więc jeśli chcecie zadać swoje pytanie, to bardzo proszę, piszcie. Bardzo też Was proszę o to, żebyście udostępniali ten program na Waszych profilach, jeśli uważacie, że ta formuła jest ciekawa i że gość, którego dzisiaj dla Was i w Waszym imieniu zaprosiłem, jest interesujący, ciekawy, a ja bez wątpienia jestem o tym głęboko przekonany. Dzisiejszym naszym gościem jest Andrzej Leder, historyk i filozof społeczny. Witam. Dziękuję, że nas zaszczyciłeś swoją obecnością. Dzień dobry Państwu. Wydałeś niedawno taką książkę, która się nazywa Prześniona rewolucja. Kto prześnił jaką rewolucję? To jest dobre pytanie. Oczywiście kto? Ja bym powiedział, że polskie społeczeństwo prześniło rewolucję, która dokonała się pomiędzy 1939 a 1956 rokiem. Znaczy dokonała się w trakcie okupacji najpierw niemieckiej, potem inwazji Armii Czerwonej i ustanowienia władzy komunistycznej w Polsce. I to prześnienie polega na tym, że bardzo wiele rzeczy, które całkowicie rozbiły i zmieniły strukturę społeczną Polski, w gruncie rzeczy nie znalazło wyraźnej ekspresji w opowieściach, w symbolach, w znakach. W związku z tym w gruncie rzeczy ten okres jest pamiętany bardzo jednostronnie. A na czym polega ta rewolucja? Polska przedwojenna była krajem bardzo szczególnym. Francuska szkoła historyczna Annal mówi o takich krajach, kraje żyjące w przedłużonym średniowieczu. I przedłużone średniowiecze tutaj oznacza zachowanie struktury stanowej, to znaczy podziału w społeczeństwie w polskim społeczeństwie, nawet przedwojennym, to była inteligencja, klasa urzędnicza, klasa wojskowa wywodząca się ze szlachty czy z ziemiaństwa i samoziemiaństwo. Chłopi, których było ponad 70% i klasa mieszczańska, która w gruncie rzeczy była żydowska. I te trzy stany, można powiedzieć, miały zupełnie inną pozycję społeczną. W gruncie rzeczy do sprawowania władzy politycznej była predestynowana tylko jedna z tych grup społecznych, mianowicie ta inteligencja, klasa urzędnicza i wojskowa wywodząca się z ziemiaństwa. Ani chłopi, ani Żydzi do tego nie aspirowali, a jeżeli już zaczynali aspirować, to bardzo to ciężko szło. Struktura ekonomiczna była też w dużym stopniu do tego dostosowana i dzisiaj często jest porównywana do krajów kolonialnych. To znaczy była to eksploatacja wielkiej własności ziemskiej. I to wszystko zostało całkowicie rozbite w okresie II wojny światowej, to znaczy i potem w okresie stalinowskim. To znaczy najpierw wymordowani zostali Żydzi, którzy pełnili do tego momentu rolę drobnomieszczaństwa i mieszczaństwa, a potem komuniści wspierani przez sowiecką Rosję zniszczyli pozycję społeczną ziemiaństwa, zniszczyli hegemonię kulturową ziemiaństwa i doprowadzili do ogromnego awansu z tej trzeciej grupy, to znaczy z grupy chłopskiej w kierunku aparatu partyjnego, politycznego. Czyli była to rewolucja chłopska? To była do jakiegoś stopnia rewolucja chłopska, tak, chociaż ona oznaczała również wyjście ze stanu chłopskiego ogromnej grupy ludzi, częściowo tworzącej aparat nowej władzy, a częściowo tworzących tą nową klasę robotniczą, która w budujących się ośrodkach przemysłowych zaczęła pracować. Wprowadzasz pojęcie anomii
w tej pracy? Co to jest anomia? Czy nadal nam grozi? Anomia to jest okres czy sytuacja, w której następuje utrata pewnego tradycyjnego obrazu świata i kulturowo usankcjonowanej hierarchii wartości. I ten okres cały, właściwie od 1939 do 1956 roku, był w ogromnym stopniu anomiczny. Natomiast, czyli właśnie obciążony tego rodzaju sytuacją, natomiast właśnie nie świadomy charakter tych przemian w dużym stopniu. Nieświadomy właśnie w takim sensie, że te przemiany, które miały najważniejszy charakter dla przebudowy struktury społecznej, były przemianami, które najsłabiej zostały wypowiedziane. Owszem, wypowiedziana została walka polskiego społeczeństwa przeciwko okupantowi, przede wszystkim niemieckiemu, ale nie zostały wypowiedziane właśnie te przemiany, o których tutaj mowa. I w związku z tym... Nie zostały opisane, tak? Nie zostały opisane, nie zostały teoretycznie nazwane, nie zostawiły też takich śladów, które by stanowiły punkty odniesienia. I to na przykład reforma rolna, ogromna zmiana w powojennej Polsce, do dzisiaj właściwie jest ani historycznie nie jest dobrze opracowana, ani też nie jest upamiętniona w jakikolwiek sposób, czy to pozytywnie, czy negatywnie. Po prostu tak jakby nie było tej reformy rolnej. Tak samo przejęcie majątku tego drobnomieszczaństwa, czy mieszczaństwa żydowskiego po wojnie. Podobnie, w większości miejscowości centralnej, południowej i wschodniej Polski Żydzi stanowili 60, 70, 80% ludności i trudnili się takimi zawodami drobnomieszczańskimi, rzemiosłem, handlem itd., itd. I aktualnie w tych miejscach, w ich domach żyją etniczni Polacy. Właściwie nie ma żadnego śladu tej zniszczonej społeczności, a też nie ma śladu właśnie tego wejścia w ich miejsce. Już nie mówię tylko o wejściu w ich majątek, ale wejściu przede wszystkim w ich miejsce, które pełnili w społeczeństwie. Nie ma śladu tego przejścia, tej zmiany. I nie ma go ani w takim sensie, że pozytywnie można by to pamiętać, ani też jak bardzo to było traumatyczne doświadczenie. Spory, które się toczą w ciągu ostatniego półrocza w Polsce, bardzo pokazują, jakie to było niesłychanie traumatyczne doświadczenie. Dobrze, czyli pytanie, co z tej prześnionej rewolucji zostało? Jakie ślady widzimy dzisiaj? Jakie konsekwencje ona ze sobą niesie dla naszego życia społecznego tu i teraz? Podstawowym śladem jest hegemonia, czy podstawowym skutkiem tej rewolucji jest hegemonia mieszczaństwa w polskim społeczeństwie. To jest w ogóle związane z tym, że w większości europejskich społeczeństw w jakimś momencie władza ziemiaństwa, czy szlachty, czy arystokracji, czy klas urzędniczych z nimi związanych została zmieciona i zastąpiona władzą kapitalizmu, kapitału, mieszczaństwa. I w niektórych stało się to na skutek świadomie przeprowadzonych rewolucji, tak jak w Anglii czy we Francji, a w niektórych tak stało się to na skutek najazdu zewnętrznego i tak się stało na przykład w Niemczech. To był najazd wojsk napoleonowskich, a w Polsce ten okres 39-56. I efektem tego w Polsce jest to, że najsilniejszą i najbardziej znaczącą grupą społeczną jest współczesne polskie mieszczaństwo. Stosunkowo nowe. Powiedziałbym całkowicie nowe. To znaczy tego dawnego mieszczaństwa przedwojennego jest niewielki procent, jego rola kulturowa nie jest zbyt duża. To znaczy ono nie przeniosło swojego etosu, swojej tradycji w tą epokę po 89 roku. I to nowe mieszczaństwo, które się ukształtowało głównie w PRL-u po 56 roku, jest jednocześnie dość mało pewne swojej roli społecznej, z tego właśnie, że jest najsilniejszą hegemoniczną klasą. Co wyraziło się na przykład w tym, że wszelkie projekty cywilizacyjne w Polsce po 89 roku były formułowane albo w kategoriach naśladownictwa Zachodu. Musimy zrobić tak, żeby było u nas podobnie jak, nie wiem, w Niemczech czy Anglii.
albo były formułowane w kategoriach czysto pragmatycznych, no słynna ciepła woda w kranie. Natomiast nigdy nie były formułowane jako pewnego rodzaju misja, wizja, próba zbudowania czegoś zupełnie własnego i nowego. I to, co własne, wyraziło się przede wszystkim w tradycji konserwatywnej, czyli właśnie nawiązującej do tej poetyki, która wywodzi się jeszcze z pierwszej Rzeczpospolitej Szlacheckiej, a potem do całej mitologii XIX-wiecznej, martyrologicznej, związanej z powstaniami klęskami. Poczekaj, żebym dobrze to zrozumiał. Mówisz tak, problem ze sformułowaniem kontrpropozycji dla prawicowej wizji polega na tym, że to mieszczaństwo nie ma swojego etosu. Czy ja to dobrze rozumiem? Tak. Że to jest głęboko zakorzeniony problem. To nie jest tylko kwestia tego, że opozycja nie ma programu. To jest kwestia tego, że struktura społeczna jest tak ułożona, że jakby nie ma tych korzeni, które by dały nieprawicowej narracji pewną historyczną tożsamość. Tak, tylko bym to wzmocnił jeszcze. To znaczy, to nie jest tylko kwestia korzeni. To jest kwestia pewnego aktu upodmiotowienia. Dam przykład. Francuskie społeczeństwo uznaje to, że aktem, który ustanowił republikę, jest, no powiedzmy, deklaracja praw człowieka i obywatela. I traktuje to jako pewną misję, którą niesie właściwie wobec wszystkich innych społeczeństw. I daje to pewną taką moralną siłę, moralne poczucie prawomocności wszelkich działań, które podejmują, które często wcale nie są znowu takie niewinne. Trochę podobnie jest z amerykańską demokracją, całą tradycją konstytucji, ojców założycieli, pewnej republiki, która powstała bardzo wcześnie. To też daje ogromną siłę i uprawomocnienie Amerykanom w takiej ich misji, która zresztą często kończy się tak, jak skończyła się misja w Iraku. Otóż polskie społeczeństwo nie ma, czy polska klasa średnia nie ma tego rodzaju poczucia, że upodmiotowiła się własnym aktem, ponieważ została w dużym stopniu upodmiotowiona. Na skutek po pierwsze wojny prowadzonej przez obcych najeźdźców, a po drugie trochę tak powiedziałbym mimochodem, a często zresztą w sposób dość mroczny. I to wszystko razem powoduje, że nie ma takiego właśnie poczucia upodmiotowienia, wewnętrznej legitymizacji, takiego pełnego wzięcia na siebie i ciężaru, i misji, jaka wiąże się z byciem najsilniejszą grupą społeczną. Pani Natalia Bierzyńska, bardzo dziękuję. Zbieżność nazwisk w tym przypadku jest nieprzypadkowa, ponieważ moja córka jest twoją czytelniczką wierną i czyta wszystko, co piszesz. Pyta, czy aktualnie możliwe jest dowartościowanie tej rewolucji? Czy to jest potrzebne? Co by to dało? Ja osobiście myślę, że przede wszystkim konieczne jest wzięcie odpowiedzialności za tą rewolucję. To znaczy, że ukrywanie czy wypieranie się jej jest zawsze źródłem takiej wewnętrznej niepewności, pewnego takiego skrywanego poczucia winy, wstydu i tak dalej, które popycha do wielu takich aktów strzelistych, nie mających z rzeczywistością zbyt wiele wspólnego. A druga sprawa to jest, jeżeli zdajemy sobie sprawę z tego, czego nam brak, to możemy to w jakimś sensie ponownie ustanowić. Myślę, że czas, który nas czeka, i nie wiem, czy to będzie rok, czy 10 lat, to będzie właśnie moment ustanawiania pewnego rodzaju demokratycznej tożsamości. Mitu właśnie założycielskiego. No, do jakiegoś stopnia tak, bo okazało się, że ani 89 rok, ani 80 rok nie są takim mitem założycielskim. Nie sądzę, żeby historia żołnierzy wyklętych stała się takim mitem założycielskim. Ona nie ma nic wspólnego na poziomie wartości z typem pokojowego i demokratycznego społeczeństwa, które teraz ma sens budować. W związku z tym myślę, że cały czas przed nami tworzenie takiego momentu upodmiotowienia i stworzenia pewnych symboli tego upodmiotowienia. A propos tego, co tu i teraz mamy dwa pytania. Jedno od pana Pawła Kuracha, bardzo dziękuję. Drugie od pana Andrzeja Osuchowskiego. Pierwsze pytanie jest takie, czy jest jakaś prosta i szybka droga do wyjścia z tej aktualnej małej anomii?
Raczej wybory i zmiana władzy nie rozwiąże tych problemów. To jest pierwsze. A drugie, które się z tym chyba trochę wiąże. Czy w Polsce potrzebna jest kolejna rewolucja? Jak wrócić do demokracji? Nie sądzę, żeby była krótka droga, dlatego że ja myślę, że to nie jest tylko kwestia problemu polegającego na tym, że aktualnie rządząca partia systematycznie demontuje demokrację, mimo że ma demokratyczną legitymizację. To są dwie różne sprawy. Natomiast myślę, że jest duży odłam polskiego społeczeństwa, który demokracji i wartości demokratycznych po prostu nie ceni. I że zmiana sposobu myślenia o tym, o sobie jako społeczeństwie, o sobie jako narodzie, o nas jako też jednostkach, o Polakach, jako ludziach żyjących we współczesnym świecie, to jest duża praca, która nie została wykonana w ciągu tych 20 paru lat. I w zasadzie XIX-wieczny model wychowania, który został przekazany wraz z systemem edukacyjnym, najpierw z Galicji do II Rzeczpospolitej, potem z II Rzeczpospolitej do PRL-u, a potem z PRL-u do III Rzeczpospolitej, nadal obowiązuje. I próba zmiany tego będzie wymagała dużej pracy i myślę, sporo czasu. Tak, nie wierzę, żeby to się bardzo szybko zmieniło. No a co do drugiego pytania, oby nie. To znaczy nie można tego wykluczyć. Ceniony bardzo przeze mnie Marcin Król, filozof polityki, od pewnego czasu mówi o tym, że być może w Polsce nie obejdzie się bez przelewu krwi. Ja mam nadzieję, że może nie, że może jednak uda się doprowadzić do zmiany politycznej bez tego rodzaju konfrontacji. Ja tylko przypomnę tę tezę Marcina Króla. On mówi, że w pewnym momencie autorytarne rządy przekraczają pewien Rubikon matactw i nie potrafią się cofnąć, bo boją się, ci ludzie, którzy te rządy tworzą, boją się konsekwencji prawno-karnych swoich działań. I w związku z tym wszyscy umoczeni nie potrafią oddać władzy, bo wiedzą, że w tym momencie stracą nie tylko przywileje, pieniądze, ale bardzo często także wolność. I że jedyną drogą do powrotu do demokracji jest przesilenie w stylu Majdanu. Rozumiem, że wolelibyśmy, żeby tak się nie stało. Czy jest jakaś inna droga? No tak, no wiemy, że w wielu krajach, no po pierwsze zdarza się nawet tak jak w Armenii niedawno, że na skutek po prostu wyborów ustępuje władza, która była bardzo skorumpowana i bardzo autorytarna w gruncie rzeczy. Po drugie zdarzają się takie historie, jak bo ja wiem, w Serbii, czy już nie mówię o Majdanie, bo Majdan tutaj jest złym przykładem. I wydaje mi się, że bardzo duża mobilizacja społeczna w jakimś momencie doprowadza jednak do odsunięcia jakiejś autorytarnie rządzącej grupy od władzy, ale wydaje mi się, że to właśnie nie przyjdzie bardzo szybko w Polsce, dlatego że ten rodzaj mobilizacji jest bardzo odległy, to znaczy nie widać aktualnie tej siły, która mogłaby pokazać wyraźnie, że już chce zmiany. Mówiłeś o tym, że we francuskiej historiozofii Polska jest krajem przedłużonego średniowiecza. A to dodam, że to nie dotyczy Polski. Ten termin został ukuty dla Francji początku XX wieku. To znaczy Francja, patrząc sama na siebie, a nawet okresu międzywojennego, patrząc sama na siebie, widziała kraj, który nie przeszedł rewolucji przemysłowej, którą przeszła powiedzmy Wielka Brytania albo Niemcy w drugiej połowie XIX wieku. A propos, mam pytanie od pani Marty Walędziek. Czy Polacy istotnie różnią się od społeczeństw w zachodniej Europie? Jeśli tak, to czym? Znaczy, na pewno się różnią. Powiedziałbym, każde społeczeństwo jest i ma swoją specyficzną historię, która czyni je szczególnym. Ja myślę, że właśnie dwa elementy, które czynią polskie społeczeństwo szczególnym, to jest po pierwsze bardzo długie trwanie tej takiej feudalnej czy folwarcznej, jak czasem to nazywam, formacji ustrojowej. A drugi, do połowy XIX wieku, prawda? Tak, to znaczy ona w ten sposób istniała
legitymizowana przez prawo, to znaczy poddaństwo czy pańszczyzna, szczególnie w zaborze rosyjskim, wiadomo, do drugiej połowy XIX wieku, ale w kulturze i obyczaju faktycznie właśnie trwała jeszcze w II Rzeczypospolitej. No, wystarczy przeczytać słynny opis Gombrowicza stosunków we dworze. Albo inne opisy, chociażby z pamiętników chłopów, które były już wtedy wydane. I w tym sensie te piętno tradycji pewnej tkwi bardzo głęboko w Polsce. No i to jest jednak kraj, w którym tradycja demokratyczna ma aktualnie lat 8 w II Rzeczpospolitej i 25 w III Rzeczpospolitej, no czyli w porównaniu do krajów demokratycznych, takich jak właśnie Niemcy i Francja, czy a przede wszystkim Anglia i Stany Zjednoczone, bardzo niewiele. Ale druga strona medalu jest taka, że kryzys, który się aktualnie odbywa w Polsce, jest kryzysem dość typowym i wcale nie takim bardzo różnym od kryzysów, których doświadczają społeczeństwa Zachodu. Pewnego rodzaju alienacja klasy politycznej. To, że demokracja stała się demokracją 50%, czy 30%, czy 60%. Że język, którym posługują się różne grupy społeczne, jest tak różny, że właściwie możemy powiedzieć o wielu grupach żyjących w jednym społeczeństwie, czy wielu kulturach. To jest coś charakterystycznego dla Polski, ale to jest coś, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, coś, co zadziało się w Anglii. I wydaje mi się, że tutaj Polska jest do jakiegoś stopnia prekursorska. Ona pokazuje, co się może w wielu tych społeczeństwach zdarzyć. Gdyby Front Narodowy wygrał we Francji, kto wie, czy nie byłoby podobnie jak w Polsce. Pani Zosia w Skrzypcach zadaje uszczypliwe pytanie, to chyba do mnie tym razem jest skierowane. Jak długo trzeba czekać na upadłość polskiego Newsweeka? Otóż mam dla pani dobrą wiadomość. Nie doczeka się pani, a ten program jest tego najlepszym przykładem. A wracając do poważnej rozmowy, mamy pytanie od pana Andrzeja, który mówi, ile z tego folwarku w nas zostało? No, moim zdaniem dużo. To znaczy, nie będę się tu odwoływał do badań, tylko bardziej do swoich osobistych doświadczeń. Ja mam doświadczenia z edukacją i z służbą zdrowia, które niesłychanie pokazują taką fundamentalną lęk przed jakąkolwiek władzą, taką jak władza nauczyciela czy władza lekarza. Byłem zdumiony, kiedy w szkole, którą poznałem dość dobrze, która była szkołą, w której głównie dzieci klasy średniej, nowej warszawskiej klasy średniej, wielkomiejskiej chodziły i zdobywały edukację, ta grupa czy grupy rodziców zupełnie nie były zdolne, żeby podjąć taki jakiś partnerski dialog, czy to z nauczycielami, czy z dyrekcją. Była bardzo, bardzo silny klimat taki tego, że jesteśmy zależni w pewnym sensie. Podległości. Takiej podległości, tak, to jest dobre słowo. I bardzo podobnie jest w służbie zdrowia, to znaczy lekarze często traktują pacjentów, którzy na przykład zadają pytanie, chcieliby rozumieć, co się z nimi dzieje, jako natrętów, jako irytujące osoby, które wyskakują zupełnie z swojego miejsca podrzędnego, miejsca w hierarchii. No i daję te dwa przykłady, bo już nie odwołuję się ani do relacji pracodawca-pracownik, ani urzędnik-petent, zresztą akurat w obszarze służby publicznej, wydaje mi się, że tutaj największe zmiany dokonały, bo wydaje mi się, że to są takie już przykłady bardzo często przytaczane, ale właśnie we wszelkich relacjach, już nie mówię, w takiej relacji jak duchowny i wierni. Te elementy hierarchii, podległości, tego, że znaj swoje miejsce i tak dalej, są w Polsce jeszcze bardzo głęboko zakorzenione. A propos, czy można Polskę nazwać krajem postkolonialnym? Czy ten postkolonialny język opisu do nas pasuje? Znaczy, to jest pewna moda, która pojawiła się w ogóle w momencie, kiedy teoria postkolonialna się rozwinęła w naukach społecznych. Ja bym powiedział, to ujawnia pewne elementy, które Polska, szczególnie Polska XVII, XVIII i XIX wieku
miała bardzo podobne i wspólne z takimi krajami jak Brazylia czy inne kraje kolonialne, a mianowicie te, przede wszystkim to, jak bardzo społeczeństwo i gospodarka tych krajów były podporządkowane wielkim centrom rozwijającego się gwałtownie kapitalizmu. I jak bardzo w gruncie rzeczy były podporządkowane w tym, co produkowały, jakie stosunki społeczne się pojawiały. No i to same wszystko... były gospodarkami folwarcznymi, agrarnymi, opartymi na pracy niewolniczej. Tak, i w tym sensie oczywiście jest tutaj głęboka analogia. Natomiast trzeba oczywiście zawsze uważać z tego rodzaju analogiami, dlatego że tradycja kulturowa polska jest zupełnie inna niż powiedzmy tradycja kulturowa takich krajów, które wykluły się z dawnych imperiów kolonialnych i w tym sensie ona bardzo modyfikuje sposób funkcjonowania tych stosunków społecznych. Ale tak, ja bym uważał, że to jest bardzo ciekawy nurt refleksji, porównanie pomiędzy takimi krajami, w których przez długi czas taki latyfundystyczny, niewolniczy system funkcjonował z tym, co było charakterystyczne dla Polski. Jeden z naszych widzów, bardzo dziękuję, zadał nam pytanie pod postem zapowiadającym ten program, czyli nie jest to pytanie na żywo, ale mam je w pamięci. Czy Polska jest bliżej Zachodu czy Wschodu? Gdzie jesteśmy na mapie mentalnej Europy ze względu na ten granicę wpływów z jednej strony nurtu oświecenia, reformacji, kapitalizmu, z drugiej strony mistycyzmu rosyjskiego, panslawizmu i tych nurtów euroazjatyckich, powiedziałbym. Ja myślę, że Polska jest głęboko podzielona i to nie geograficznie, to znaczy to nie jest tak, jak czasem się mówi, że na zachód od Wisły to zachód, a na wschód od Wisły to wschód. Tylko przede wszystkim społecznie, to znaczy w Polsce są bardzo różne grupy, które swoją tożsamość budują poprzez różne wzorce i te grupy są zresztą aktualnie w bardzo głębokim konflikcie politycznym. Część z tych grup czuje się głęboko związana z tradycją wschodnią. Wschodnią również w takim sensie, że nie ma zrozumienia dla obywatelskości, dla patriotyzmu o charakterze obywatelskim, dlatego że w ogóle tożsamość narodowa może mieć charakter państwowy i obywatelski. Ona jest raczej plemienno-duchowa. Czasami też no, w sensie czysto rasistowskim, taka biologiczna. Natomiast oczywiście istnieje też ta Polska, która właśnie ma pewne zrozumienie, czy nawet głębokie zrozumienie tego rodzaju zachodniego modelu budowania państwowości. I to jest sprawa, powiedziałbym, w grze. Zresztą ta tradycja, ten konflikt dwóch różnych sposobów rozumienia naszego umiejscowienia w Europie właściwie zrodził się w okresie, kiedy zrodził się spór między endecją a różnego rodzaju innymi nurtami politycznymi, czy to liberałami, czy socjalistami, ponieważ narodowa demokracja zawsze uważała, że politycznie bliżej nam jest do Rosji. Rosja jest dla nas mniej niebezpieczna, a jednocześnie zachowująca ten właśnie tradycyjny, hierarchiczny model społeczeństwa. Zupełnie inaczej o tym myśleli właśnie i liberałowie, i socjaliści. Dzisiaj, wracając do sytuacji tu i teraz, mam pytanie od pana Andrzeja Osobowskiego. Opozycja w ogóle wydaje się dość bierna. Z kim lub z którą partią, ugrupowaniem, albo z którym nurtem wiązać nadzieję? Moim zdaniem przede wszystkim ze zmianą pokoleniową w opozycji. Zmianą pokoleniową i też zmianą formy uprawiania polityki, bo to się jedno z drugim wiąże. To znaczy ja myślę, że pokolenie, które przeprowadziło transformację i potem wyrosło na tej transformacji, które aktualnie to są liderzy partii opozycyjnych, do jakiegoś stopnia są bezradni wobec tej sytuacji, która się dzieje. Zresztą nie mogę powiedzieć, żebym ich tak potępiał, jak często oni są potępiani. Uważam, że i tak w tych warunkach, w jakich przyszło im działać, pełnią swoją rolę w sposób stosunkowo no, najlepszy z możliwych. Natomiast wydaje mi się, że nowe formy polityki rodzą się tam, gdzie ta
demokracja jest o wiele bardziej bezpośrednia, o wiele bardziej partycypacyjna, o wiele bardziej połączona z głębokim zaangażowaniem. I wydaje mi się, że dopiero będzie formować te ruchy polityczne, które zadecydują o zmianie w Polsce. Bardzo trudno mi powiedzieć, jak one będą się nazywały. Natomiast moje osobiste sympatie są, powiedziałem, takie centrolewicowe, więc ja bym wolał, żeby to były ruchy różnego rodzaju próbujące odtwarzać drogę, którą nazywamy socjaldemokratyczną. Pan Jacek, dziękuję, zapytał mnie przed programem, gdzie się kończy demokracja? Czy jesteśmy już za tą granicą, jeśli oczywiście taką granicę można wyznaczyć? No właśnie, pytanie, czy demokracja ma granicę, ale na pewno podporządkowanie władzy wykonawczej tego, czym jest władza sądownicza, jest bardzo poważną zmianą i tutaj myślę, że pewien rodzaj autorytaryzmu w momencie, kiedy to podporządkowanie się dokona, będzie niewątpliwy. Natomiast ja bym powiedział też coś takiego, że demokracja to jest też kwestia partycypacji i jednym z ogromnych problemów III Rzeczpospolitej, które na pewno moje pokolenie przegapiło, to było to, że to była demokracja mniej więcej 50% społeczeństwa, że 50% społeczeństwa się nie identyfikowało z tą demokracją, nie potrafiło w niej uczestniczyć i czuło się wyeliminowane. I w związku z tym jednym z podstawowych zadań, problemów, które zresztą, jak już mówiłem, nie dotyczy tylko Polski, to dotyczy również wielu krajów współczesnego Zachodu, jest to, w jaki sposób doprowadzić do o wiele większej partycypacji w procesach demokratycznych i w sprawowaniu demokratycznym władzy. Druga kwestia obok partycypacji, jeśli chodzi o budowę demokracji, to jest kapitał zaufania społecznego. I pan Jarosław Górski przed programem też zadał to pytanie. Dlaczego nasze zbiorowo przebudzenia nie budują wzajemnego zaufania? Co robić, by te zryfy społeczne budowały zaufanie społeczne, a nie je niszczyły? Ja myślę, że zrywy społeczne, jedyny właściwie zryw, który wydaje mi się w ogóle takim, o którym można w ten sposób mówić, no może były dwa. To jeden, o którym myślę, to jest Solidarność, pierwsza Solidarność 80 i 81 roku. No a taki drugi to jest 56 rok, mówię oczywiście o historii powojennej. Miały zawsze charakter karnawału. I w tym sensie nie ustanawiały ani trwałych instytucji, ani trwałych praktyk społecznych, które by tak naprawdę mogły przechowywać ten kapitał zaufania, który w nich się lokował. 56 rok został bardzo szybko zduszony przez ówczesną autorytarną władzę Gomułki. Solidarność, wiadomo, została rozjechana czołgami przez Jaruzelskiego i nigdy ten poziom zaufania czy zaangażowania, który w trakcie tych karnawałów się pojawił, nie miał szans się utrwalić. A druga strona medalu właśnie polega na tym, o czym mówiliśmy na początku, to znaczy polskie społeczeństwo ma tak wiele skrytych tajemnic, niewypowiedzianych opowieści, bolesnych ran, win, które w nieświadomości albo w świadomości indywidualnej lub rodzinnej tkwią, a które nie zostały tak naprawdę umieszczone we wspólnej takiej narodowej narracji. Ma ich tak wiele, że ludzie nie mają poczucia otwartości wobec siebie, bez której moim zdaniem zaufanie społeczne jest niemożliwe. W związku z tym istnieje w Polsce ogromna tendencja do podwójnego języka, to znaczy języka, w którym mówi się oficjalnie inne rzeczy niż się czuje i myśli. I to nie jest tylko dziedzictwo komunizmu, to jest moim zdaniem właśnie dziedzictwo tego bardzo dramatycznego okresu Prześnionej rewolucji, a może też wcześniejsze, bo związany właśnie z folwacznym charakterem społeczeństwa wcześniejszego. I ten takie podwójne myślenie jest powodem ogromnej wzajemnej nieufności ludzi. Strasznie dużo traum mamy do przepracowania. No, poniekąd to akurat jest
mocno i w sposób jawny, publicznie wypowiedziane. Historia Polski jest historią traumatyczną i jedną z rzeczy, które by się bardzo w Polsce przydała, to, żeby tych traum w najbliższym czasie już tak bardzo nie było. Nie przybywało w każdym razie. Okej. Okay. Pani Barbara Nowak pyta się, czy sytuacja w naszym kraju kiedyś się unormuje i jeśli tak, to kiedy? Ja bym powiedział, z perspektywy dzisiejszego świata to i tak żyjemy w stosunkowo spokojnym, unormowanym społeczeństwie. Natomiast oczywiście to, czego byśmy chcieli, to żeby nie działy się takie rzeczy, jakie dzieją się w ciągu ostatnich 2-3 lat. I myślę, że tutaj trudno powiedzieć, kiedy ta stabilizacja nastąpi. Żadne europejskie społeczeństwo, nawet te, w których demokracja jest mocno zakorzeniona, nigdy nie jest takie do końca spokojne. Zawsze demokracja jest obszarem konfliktu politycznego. Konflikt polityczny jest poważną sprawą. Różne rzeczy się dzieją. W 1968 roku we Francji generał de Gaulle poleciał do wojsk francuskich stacjonujących w Nadrenii, ponieważ miał taki pomysł, że przeciwko strajkowi studentów i strajkowi generalnemu poprowadzi czołgi. Więc nigdy tak do końca nie jest spokojnie, ale mogłoby być spokojniej niż jest teraz. Mówiłeś o tym, że korzenie kulturowe polskiej prawicy, no w każdym razie oni się tak nazywają, mówię o Prawie i Sprawiedliwości, to są korzenie endeckie, raczej pochodzące z tego wschodniego uniwersum kulturowego. Z drugiej strony mamy Polskę w Unii Europejskiej. Czy Unia Europejska realnie jest w stanie powstrzymać autorytarne zapędy prawicy? Nie sądzę. To znaczy, to jest sprawa wewnętrzna Polski i myślę, że to my musimy zatrzymać wszelkie zapędy autorytarne. Oczywiście wsparcie Unii Europejskiej jest tu ważne i nie można go nie doceniać. To, że w Parlamencie Europejskim, w Trybunale w Strasburgu pewne sprawy są nazywane po imieniu i dawana jest legitymizacja dla działania przeciwko nim, jest ważne, ale to bez wewnętrznej siły, która będzie potrafiła przywrócić demokratyczne procedury, żadna zewnętrzna siła tego nie zrobi i nie powinna zresztą. Powoli kończymy. Ja jak zwykle bardzo Państwa proszę o udostępnianie na swoich profilach tego programu. Myślę, że parę ważnych słów dzisiaj wieczorem padło. Warto się nimi podzielić. Mam do Ciebie ostatnie pytanie. Czy autorytaryzm zawsze wygrywa? Czy społeczeństwo obywatelskie ma szansę się obronić? Nie sądzę, żeby autorytaryzm zawsze wygrywał. Zwykle to jest jednak tak, że w ciągu ostatnich 50 lat, że autorytaryzmy często zdobywały władzę i często ją traciły. Tak naprawdę pojawienie się autorytaryzmu w jakimś społeczeństwie dowodzi kryzysu tego społeczeństwa i myślę, że to, że w Polsce pojawił się taki na razie quasi-autorytarny nurt, jakim jest władza Prawa i Sprawiedliwości, to jest efekt głębokiego kryzysu związanego z efektami transformacji. Kryzysu społecznego, kryzysu, który dotknął bardzo dużej części społeczeństwa i musimy umieć odpowiedzieć na ten kryzys. Wtedy, myślę, poradzimy sobie również z autorytaryzmem. I z tym bardzo optymistycznym przesłaniem zostawiam Państwa tym razem na dłużej. Bierzemy wszyscy wakacyjną przerwę. Życzę Państwu bardzo miłych wakacji, fantastycznych urlopów, dobrej pogody, dobrego odpoczynku. Zapomnijcie przez chwilę chociaż o tym, co tu i teraz, o sytuacji politycznej, o tym, co nas gnębi, o tym, co się w Polsce i na świecie dzieje. Warto trochę odpocząć. Spotkamy się dopiero we wrześniu. Także wszystkiego dobrego. Jeszcze raz dobrej pogody, dobrego wypoczynku i do zobaczenia za 1,5 miesiąca. Dziękuję bardzo.